Witajcie kochani, Paulina Jąsińska, Przymierze Miłosierdzia w Warszawie. Dzisiaj mamy 13 maja. Kto nie wie, co to za data, to koniecznie musi sprawdzić. A my, rozważając dzisiejszy fragment, będziemy prosić o wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej. Dzisiaj szczególnie. Ona jest matką słuchającą, ona uczy nas słuchać. Uczy nas modlitwy kontemplacyjnej, dlatego prośmy ją, aby nauczyła nas słuchać Słowa Bożego, rozważać się, zanurzyć się w nim tak mocno. Prosimy Cię, Mamo nasza, Maryjo, abyś Ty nas wspierała dzisiaj i żebyś była i wypraszała nam łaski Ducha Świętego podczas tego dzisiejszego rozważania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A dzisiaj rozważać będziemy fragment z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 16, wersety od 16 do 20. Posłuchajmy. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: cóż to znaczy? Co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Oraz idę do Ojca. Mówili więc: cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli Go pytać i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Smutek. Smutek jest czymś, co nam towarzyszy. Jest to nieodłączna część naszego życia. Papież Franciszek mówi, że chrześcijanin ma być radosny, ma nosić uśmiech na twarzy. Tak, i to prawda, ale to nie znaczy, że nie doświadcza smutku. Pan Jezus doświadczał smutku. Zapłakał, kiedy stracił przyjaciela, kiedy Łazarz zmarł. Zapłakał nad Jerozolimą. Smucił się, że jego uczniowie, ci najbliżsi, nie potrafili czuwać razem z nim, kiedy modlił się i odczuwał trwogę w Ogrójcu. Smucił się wiele razy. Maryja też chodziła zasmucona, kiedy widziała, że my oddalamy się od Pana Boga. Wielokrotnie, kiedy ukazywała się, to była smutna. Często figury, obrazy, tak, Matki Bożej są płaczące. Smutek. Ale my mamy obietnicę. Pan Bóg powiedział, że błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I tutaj dzisiaj w Słowie jest napisane: wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Co nam mówi smutek? Smutek mówi nam, że potrzebujemy jakiejś zmiany, że potrzebujemy przeżyć stratę jakąś. Nie uciekajmy przed tym smutkiem. Zadajmy sobie pytanie, skąd on się wziął? Dlaczego jest? O czym on nam mówi? O czym chce nam powiedzieć dzisiaj? I przeżyjmy go. Nie uciekajmy od niego, ale też nie rozpamiętujmy, tylko przeżyjmy ten smutek z Panem Bogiem. I dzisiaj zadanie na dzisiaj jest takie, że jeżeli czujesz się dzisiaj smutny, jeżeli uciekałeś przed tym smutkiem z jakiegoś powodu, to idź dzisiaj do Jezusa i wypłacz Mu się, oddaj Mu ten smutek i smuć się razem z Nim. I nie bój się tego smutku, bo smutek jest dobry, bo smutek przemieni się w radość. Dzięki za dzisiaj. Powodzenia, pa!